Witajcie, obywatele Imperium. Tu Paweł, z to wszystko wina elfów. Dziś, w ramach zbliżającej się polskiej premiery systemu RPG Wrath and Glory, chcielibyśmy wam przedstawić opis i historię systemu Gilead. Systemu gwiezdnego, w którym toczyć się będą losy waszych bohaterów. Wraz z Wojtkiem opracowaliśmy szybkie podsumowanie, bazując na podręczniku głównym oraz darmowej przygodzie wypuszczonej przez Copernicus Corporation Źródło Miłosierdzia. Możecie pobrać ją ze strony wydawnictwa. Gotowi? No to lecimy. System Gilead leży na pograniczu Segmentum Solar i Segmentum Obscurus, lecz został odizolowany od Imperium Sanctus i światła Świętej Terry. Wielka wyrwa jest codziennym zagrożeniem dla mieszkańców tego systemu. To blizna na niebie każdego świata, niemożliwie wielka burza osnowy, która codziennie przypomina o wszechogarniającym zagrożeniu ze strony chaosu, ale także o niewiarygodnym znaczeniu tego systemu. Gdyż to właśnie w nim znajduje się cieśnina Andrasty, korytarz kuszący możliwością przejścia przez wielką wyrwę do bezpiecznego segmentum Solar. To jedno z dwóch znanych przejść, które mogą ponownie zjednoczyć rozbite Imperium. Nieliczne, ale zróżnicowane światy stanowią bastion nadziei przeciwko ciemności, jeśli wierzyć propagandzie administratum. System Gilead to system przestrzeni imperialnej, który zawiera wiele różnych światów zamieszkanych przez ludzi. Został podbity przez Imperium w milenium 34. System Gilead znajduje się teraz w mrocznym Imperium, Imperium Nihilus, co jest efektem powstania Wielkiej Wyrwy. Historia i polityka systemu Gilead. Zlokalizowane w regionie rdzenia, w pobliżu granicy Segmentum Solar i Segmentum Obscurus, światy systemu Gilead przez tysiąclecia stały się latarnią imperialnego porządku. System posiada liczne planety i księżyce nadające się do zamieszkania. Ludzie, którzy zasiedlili ten region, uznali go za zaskakująco przyjazny dla życia. Pierwotnie odkryty przez flotę eksploatacyjną Adeptus Mechanicus, system został wcielony do Imperium po krótkim okresie wojny z heretykami i kosmicznymi Marines Chaosu, którzy najechali ten region. Do czasu narodzin Mrocznego Imperium światy te kwitły i prosperowały w błogim spokoju. Uznano go za jeden z największych sukcesów krucjaty, lśniący przykład majestatu i prawości Imperium. Jednak wielka wyrwa wyizolowała system, okrywając go mrokiem i stawiając przed mieszkańcami nowe wyzwania. Światy systemu. Stolica systemu nosi tą samą nazwę co system planetarny. To planeta Gilead Primus, świat kopiec, w którym żyje ponad 16 miliardów dusz. Jego wielopoziomowe miasta wznoszą się nad brzegami wiecznej mgły, a cała jego powierzchnia została poświęcona na manufaktury i inne centra imperialnego przemysłu. Masywna płyta orbitalna unosi się nad głowami, a świat otacza kilka księżyców. Świat kuźni Avachrus leży blisko Słońca systemu, całkowicie wrogi ludzkiemu życiu, ale ceniony przez Adeptus Mechanicus ze względu na liczne cenne zasoby. Posiada również pierścień orbitalny i stocznię obsługującą flotylę Varoniusa. Netreus to świat śmierci, ale i też dom wielkiego króla Wilmara XIV oraz kilku domów rycerskich. Imperialni rycerze często udowadniają tutaj swoją wartość, walcząc z lokalną, śmiertelnie groźną megafauną. Ostia to rolniczy świat, którego plony zasilają większość systemu. Korona Ostrzy to seria orbitalnych platform obronnych, stacji i satelitów, która otacza Ostię i służy jako siedziba władzy pułków Astra Militarum stacjonującego w tym systemie. Enoch to świat pełen ogromnych oceanów i wąskich pasów zakurzonych pustynnych lądów. Świat świątyń przepełniony pielgrzymami i uchodźcami.
Niestety świątynie ledwo są w stanie poradzić sobie z liczną populacją, na której przybycie w żaden sposób nie byli przygotowani. Na rubieżach systemu, w tym odległym regionie żyją ksenosi, piraci i nawet inne, gorsze istoty. Wiele statków, które próbowały szczęścia w przeskoczeniu cieśniny Andrasty, kończy jako kosmiczne wraki i gruz, wypełniające duży obszar kosmosu, zwany teraz Voidmire. Eldarscy korsarze twierdzą, że Voidmire jest ich terytorium. Traktują zarówno piractwo, jak i dyplomację pozornie przypadkowo, kontrolowani przez kaprysy ich przywódczyni, Ferianwyr Szmaragdowej Księżniczki. W systemie znajduje się również Żal Persefony, zniszczony statek kosmiczny złożony z dziesiątków wraków. Ten gigantyczny statek to pułapka, służy jako pole bitwy między kilkoma grupami orków oraz obcymi drapieżnikami znanymi jako genokrady. Kiedy pojawiła się wielka wyrwa, kilka zbuntowanych światów wyłoniło się również z burzy osnowy. Te egzoplanety to nowe dodatki do układu Gilead. Ich orbity są nieregularne i ograniczone. Przynajmniej na razie. Niczym świeża trucizna wstrzyknięta zdrowemu organizmowi i nikt jeszcze nie wie, jak śmiertelne mogą być tego efekty. Planeta Vulcaris jest spustoszona i toczona nieznaną zarazą. Miasta na powierzchni są zagruzowane i pokryte rdzą, a dziwne stwory błąkają się po tamtejszych lasach. Jest to świat objęty kwarantanną i nie wolno tam nikomu lądować. Troilus to zamarznięty świat, pusty i cichy, pełen opustoszałych kopców, pełen zamarzniętych skorup dawnych mieszkańców, którzy wyglądali, jakby próbowali uciekać w panice, nim dopadła ich śmierć. Jednak planeta ta pojawiła się bezpośrednio na ścieżce eldarskiego światostatku Ulkhari. Statek zderzył się z nią, powodując jeszcze większe zniszczenia. Polityka systemu. Gdy otworzyła się wielka wyrwa, Lord Militant Tilleria Philamon przejęła bezpośrednie wojskowe zarządzanie nad większością systemu Gilead przed przybyciem dynastii Varoniusa. Posiadając tyraniczną i agresywną osobowość, Philamon często ściera się z wolnym kupcem i innymi imperialnymi frakcjami. Jej zapał i gorliwe plany zabezpieczenia systemu zmusiły wielu wpływowych przywódców Imperium do wyboru między nią a Varoniusem. Dynastia Varonius i Cieśnina Andraste. Fale wielkiej wyrwy stworzyły coś, co początkowo wydawało się stabilnym korytarzem do Imperium Sanctus. Była to jednak pułapka wabiąca dziesiątki statków odmęty osnowy. Gdy już każdy stracił nadzieję, po wielu latach zbuntowany kupiec Jakel Varonius na czele swojej floty zdołał przekroczyć wielką wyrwę. Nazwał to przejście Cieśniną Andrasty, od imienia jego fregaty zwiadowczej, która początkowo zlokalizowała tą drogę. Na pokładzie okrętu flagowego wolnego kupca znajdował się starożytny i wykwalifikowany nawigator z renomowanego domu Omnikara. Tylko dzięki imponującej mocy nawigatora i sporej porcji szczęścia flota mogła dotrzeć do systemu Gilead. Zaginiona krucjata. Wraz z przybyciem lorda inkwizytora generalnego Victora de Bourgeon Rey XVI, o inkwizytorze będzie jeszcze więcej w następnym materiale, oraz jego oddziale specjalnym Ultima, potęga dynastii Varoniusa została znacznie zmniejszona. Lord inkwizytor otwarcie poparł Lord Militant Tillerię Philamon, a ich połączone siły były dwukrotnie większe niż siły Varoniusa. Jakel Varonius nie miał innego wyjścia, jak tylko zaakceptować plan podziału władzy, który oddał większość kontroli w systemie Lordowi Inkwizytorowi oraz Lordowi Militant Tilleri Philamon. Podział władzy jest bardzo niestabilny. Jakel Varonius uważa się za zbawcę. Tak samo wielu z mieszkańców systemu Gilead w nim widzi nadzieję na dobrobyt. To on przywiódł małą flotę, to on przywiódł kolejne zapasy i ratuje mieszkańców.
Lord Militant, Tyleria Philamon zaś trzyma wszystkich żelazną ręką i nie dopuszcza do buntów. Kto wyjdzie zwycięsko? Historia należy do was.